A co to jest grawitacja? No, że latamy. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i Piotr Dybski i zapraszam na odcinek, w którym sprawdziliśmy, jak Polacy znają przedmioty ścisłe. A ja już wiem, jak znają, dlatego Was serdecznie zapraszam do aplikacji QuizHouse, gdzie macie quizy z biologii, chemii, fizyki, matmy. Uczcie się, proszę, i bawcie się. A teraz zaczynamy odcinek! Co jest cięższe, kilogram pierzu czy kilogram gwoździ? No to tyle samo, bo to jest kilogram. Tyle samo, super. Kilogram pierzu. Dlaczego? Wiem tylko, że kilogram pierzu, ale dlaczego to nie wiem. Wiedziałem to kiedyś, ale teraz już nie wiem. No to źle wiesz, to nieprawda. Kilogram gwoździ. Dlaczego? No bo gwoździe mają większą masę. No tak. To co jest cięższe? No wydaje się tak na chłopski rozum, że gwoździ. No i czy to jest dobra odpowiedź? No nie, bo to jest podchwytliwe właśnie. Tak, więc co jest cięższe? No tego pierzu. No nie, a powiedz mi, co jest źródłem światła w Układzie Słonecznym? Źródłem światła w Układzie Słońce. Słońce, tak jest, pięknie. Co jest źródłem światła w Układzie Słonecznym? Światło. Skąd jest światło? No z elektryki. Lód, jaki to związek chemiczny? Lód to jest woda, to H2O. H2O, bardzo dobrze. O Boże, woda i azot chyba, nie. Nie, z chemii nigdy nie byłem dobry. Sam lód. Lód? Tak. To woda na pewno. I woda to jest co? Woda H2O. Aha. I było jeszcze... Nie, mi się wydaje, że azot, nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem dlaczego, azot jest w ogóle niepotrzebny. Jest sama woda. CO2. To jest O2, woda. O2 to nie woda. Czemu najpierw widzimy błysk, a potem słyszymy grzmot? Bo tak, prędkość światła jest szybsza niż prędkość dźwięku. Tak jest. Człowiek lepiej widzi niż słyszy, że szybciej ma to spostrzeżenie. Najpierw... Jakoś ciała niebieskie się buntują i świecą, a później jest hałas. Ale tu mówimy o burzy, prawda? To niekoniecznie o ciałach niebieskich. Jest burza, prawda? I najpierw tak. Widzisz, tak. A później słyszysz krz, krz, krz. Tak. Dlaczego? Oznajmia nas, że najpierw, że już się burza zbliża. Czyli błysk jest taki, tak słuchajcie, zaraz będzie grzmot. I macie 6 sekund na przykład. Na przykład 6 sekund na schowanie się. Na schowanie się, okej. Okay. A czy człowiek już pokonał barierę dźwięku? Barierę dźwiękowa? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Dźwięk jest lżejszy. Od czego? Od światła. I dlatego co się dzieje? No wcześniej się pojawia. Z jaką prędkością się poruszasz, jeśli pokonasz 40 metrów w 8 sekund? 5 metrów na sekundę? No, mamy to. Tak okej. Okay. Ale czego 5? Kilometrów na godzinę. No nie. No to gdzieś biegnę... 10? Gdzieś około. 10 czego? Metr na sekundę. Proszę. Mamy drogę 40 metrów i z jaką prędkością się poruszasz, skoro pokonałeś ją 8 sekund? Światła. Albo dźwięku. Nie. Nie, nie. Nie wiem. 2 metry na sekundę? Jaki ładunek ma neutron? Neutralny. Neutralny, jak z samej nazwy wynika. Świetnie. To były te dodatnie ujemne? Tak, które ma? Dodatni. Ujemny? Ujemny. Dodatni? Neutralny? Tak. Okej, okay, do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. A jaki ładunek ma neutron? Neutron? Proton. Dodatni? Nie. Ujemny? Nie. Poddaję się. Okej. Okay. Ujemny? Nie. Dodatni? Nie. Nie ma. Co to grawitacja, albo jak działa? Grawitacja jest przyciąganiem i działa na zasadzie im większej masy, tym większego przyciągania. Tak jest. A co to jest grawitacja? No, że latamy. Przyciąga nas grawitacja do Ziemi przez jądro, tworzy obciążenie, nie wiem, kurde, nie wiesz? Ciężkie pytanie. Nie wiesz, jak to działa? No mamy, jakby to jest grawitacja taka ujemna, tak, że ciała się... Ujemna, w sensie, no, że ciała... Odpychają? Grawitacja ujemna, nie słyszałem takiego konceptu. Grawitacja to jest to wszystko, co jest w powietrzu dookoła nas, to co się dzieje. Masz na myśli atmosferę? Chyba tak. A wokół nas jest ciśnienie i po prostu dociąża nas, tak? Przyciska nas do Ziemi. Atmosfera jest i przez to jest grawitacja? Znaczy, miło, że jest atmosfera, ale niekoniecznie. Bo powiedz mi, czy na Księżycu jest grawitacja? No nie ma grawitacji na Księżycu. A na Słońcu? Też chyba nie ma. Są niektóre miejsca, gdzie działa właśnie grawitacja. Na przykład, że samochody podjeżdżają do góry w niektórych miejscach.
I to jest dla ciebie definicja grawitacji? No nie. Ale na przykład, czy tutaj działa grawitacja, gdzie sobie siedzimy? Wydaje mi się, że nie. Przyciąga, na pewno wiem, że przyciąga wszystko do środka orbity, tak? Orbity? Nie, się. 4,3 tony, ile to kilogramów? 4,3 to jest 4750 kg. Pięknie, bardzo dobrze. 4,3 Tak. I 75 setnych? Nie do końca dobrze to powiedziałaś, ale dobrze. 3750? 4,3 tony razy 1000, 4340. 4 razy 100 to jest 400, 3/4 to 75, 475. Zjadłaś trochę tu, nawet dużo. 3000. 4,3 tony. A, 4, no to 4000, 75 kg. 4340? 4,3 tony. Mhm. 12. 16. Czego? Ton. Ton. Czyli 4 nie. tony i 3/4 tony ważą 16 ton, trochę nie, za dużo. Nie, bo 4,3 tony to ile jest? Kilogramów. Kilogramów. A, no to jest 1600. Nie, 1600, tylko 16 tysięcy. Tak? To będzie jakieś 3750. Nie. 3800, o. Ile ma kilogramów jedna tona? A, kilogramów jedna tona, 1000. 1000. To 4 no. tony ile mają? No, 4 tony ile mają kilogramów, to 4. 4 czego? No, kilogramy. A powiedz mi, kto stworzył prawo Ampera? Amper? Amper, pięknie, bardzo dobrze. Nie, też nie wiem. Powiem ci, że już jego nazwisko dzisiaj padło. Przy mnie? Mhm. Kto stworzył prawo Ampera? Nie wiem. Niech zgadnę, Amper? Tak jest. Kurde, ale dobrze mi idzie. Nie wiem. Dziś już o nim rozmawialiśmy, już słyszałeś jego nazwisko dzisiaj. Newton? Nie, inny. Nie przypomnę sobie. Nie przypomnisz sobie. Nazwisko tego fizyka padło dzisiaj. Newton. Mm-mm. A co w newtonach mierzymy? Siłę? Siłę, super. Ciężkość? Masę? Ale siara. Energia. Coś innego? Nie masa. Prąd. Coś, nie, zaraz, newtony. Nie, zaraz, elektrony, protony, newtony to jest... W newtonach? Moc, ale chyba moc, tak mi się wydaje. Albo w watach dajemy moc, na żarówkach są napisane. A w newtonach? Wagę. To w kilogramach. Szybkość? Nie, na pewno. To już wiemy, że w metrach na sekundę. Aha, to na fizyce było. W pierwszej klasie, technikum. Uważałeś? Nie. Widać? No trochę widać. A nazwisko Newton, z czym ci się kojarzy? Newton generalnie był brany za najmądrzejszego człowieka XX wieku, mądrzejszego niż Einstein. I dopiero teraz, gdy CIA mniej więcej odtajniło jego notatki, dowiadujemy się tego. Tak, to ty masz na myśli Tesla, a ja pytam o Newtona. A, dobra, to był przypał. To wróćmy. To był przypał. Wróćmy. Na S. S? Sy. Czteroliterowe słowo. Na końcu A. A? Na końcu? Mhm. Trzecia litera EU. Druga litera I. Siła. Siła, tak jest, bardzo dobrze. Skąd wiedziałeś? Nie wiem. Jaką wielkość fizyczną mierzymy w metrach na sekundę? W metrach na sekundę? Prędkość? Pięknie, bardzo dobrze. No odległość, w sensie... Nie, no to w metrach. A metrach na sekundę, no to przyspieszenie. Nie. No jak nie? Co byś obstawiał? Nie wiem, czas. A gdybym ci powiedział w kilometrach na godzinę? 100? 100 kilometrów na godzinę? Może być 100, może być 200. Ale co mierzymy w kilometrach na godzinę? No drogę. W metrach na sekundę? Ruch. Inaczej ruch. Przemieszczanie się? Inaczej trochę. Wiem, że wiesz. Dopytuję się na P. Poruszanie się? No kurde, nie ma tego słowa. Odległość, no. Jakiego pierwiastka w powietrzu jest najwięcej?
Najwięcej mamy azotu. Pięknie. No tlen? Nie, jest nie. Jednego więcej. Tlen jest dużo, ale jest jeden, który przeważa nad tlenem. Ozon nie. No tego, tlenu. Znaczy nie tlenu, wodoru. Nie. Nie? Wodorotlenku. Tak nie. O2. Nie, nie. Tlenu. Nie, nie tlenu. Nie wiem. Gazu? Jakiego gazu? Wszystko to są gazy. Nie wiem. Na A. Atom. Atom nie. No tlenu, tak? CO2. O2? Prosty pierwiastek, jest go bardzo dużo. No wiem, no. 4 litery. Woda? Powietrzu? Tlenu. Dlaczego słońce nie świeci w nocy? Słońce świeci cały czas, ale my się obracamy, Ziemia, więc dlatego jakby jest ciemno. Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Księżyc zasłania słońce. To wtedy masz zaćmienie. To co noc mamy zaćmienie? Nie, no nie mamy. Księżyca? No nie, nie, nie. Czy tam słońca? Raczej wtedy? No nie, nie mamy. Bo zakrywa księżyc je. No nie do końca księżyc. A dlaczego księżyc świeci w nocy? Bo jest po tej części, co nie ma słońca. A on naprawdę świeci? No nie, bo to gwiazda. A co robi księżyc wtedy, w nocy? Świeci. Świeci. Czy na pewno świeci? Nie, w sumie księżyc nie świeci. A co robi? No, po prostu jest biały i tyle. Jest jakiś obiekt, którym... No, czy to planeta, czy to księżyc, jakoś tak... No nie księżyc, tylko planeta przysłania słońce. Wtedy ono... Nie. Jak planeta przysłania słońce, powiedz mi? No nie przysłania, no nie jak to powiedzieć, nie, tak szczerze. Ale dobra, bo jakie wykonuje ruchy Ziemia względem Słońca? Jesteś w stanie pokazać? No, okrągłe, w sensie, no tu jest Słońce, no i takie. Takie. Okej, ile ten ruch trwa? No ten ruch trwa... Wokół Słońca trwa dobę gdzieś. Dobę. Zapraszam Was serdecznie do Quiz House'u, warto bawić się i uczyć, a za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki, szczególnie z matematyki, a na kanale Matura Top z Dorabeną. 2 odcinki w przyszłym tygodniu, polskie matematyka. Powodzenia wszystkim!